Proszę przestrzegać. Myślę, że mam około 10 minut, bo pan poseł był łaskaw mnie wymienić kilkakrotnie. Otóż rzeczywiście w czasie pierwszego czytania na komisji nie byłem obecny z powodu choroby, to jest prawda. Co do kosztów Caritasu, zapewniam, że około 70%, a są to setki milionów, na Caritas, nie wiem czy państwo wiedzą, większość nawiązek sądowych w całym kraju jest przeznaczana na Caritas i tego nikt nie monitoruje i nawet się nie pytam przedstawicieli rządu. Mówimy o funduszach Kościoła jako takiego, a fundusz kościelny jest o tyle bezzasadny, że jest jednym z setek różnych źródeł finansowania Kościoła. Jest tym bardziej bezzasadny. Niecharytatywnej. To jest płacenie, to jest nierówność wobec prawa, konstytucyjna nierówność. Księża są traktowani w sposób uprzywilejowany. Czy wy tego nie możecie zrozumieć? Dlaczego pan ubolewa nad tym, że księża nie będą mieli płacone składki zdrowotne, a pan nie ubolewa nad polskimi dziećmi czy nad emerytami? To jest wasz patriotyzm? Panie pośle. Czy to jest... Panie... Dlatego, że dzieci nie poprą was z ambony w czasie wyborów. I o to wam chodzi. Panie pośle, przypominam, czas na sprostowanie ma pan wyznaczony na 2 minuty regulaminowo i proszę trzymać się trybu sprostowania, a nie dyskutować z posłami, którzy w tej chwili siedzą. No, jeżeli z panem dyskutują, to nie znaczy, że pan ma dyskutować z nimi. Ma pan głos na zadanie, na wypowiedź w trybie sprostowania, przypominam. Dobrze, chciałem powiedzieć, ponieważ pan poseł wielokrotnie nazwał mnie byłym księdzem, rzeczywiście uważam się za byłego księdza. Jeśli jestem aktualnym księdzem, to domagam się szacunku od pana wiernego posła. Natomiast chcę powiedzieć, dlaczego nie jestem już księdzem, dlatego że w tym kościele nie ma Boga. To jest tryb sprostowania. Jestem o tym święcie przekonany i dlatego przestałem być księdzem. Dziękuję bardzo. Jeśli...